Dino, siema, jestem po Dinoki. Kontynuujemy serię i bez zbędnego przedłużania przedstawiam wam dwie osoby, które nie powinny odpaść w danym momencie z planu totalnej porażki. To DJ, który odszedł z własnej woli, dlatego że za namową szefa zawarł z nim tajny sojusz, którego po czasie miał już dość. A ostatni pozłacany Chris trafi do... Stop! Zrobię to, co powinienem był zrobić dawno temu, żeby mama była dumna. Wyrzucam sam siebie. DJ! Zamieńmy słówko w cztery oczy, zanim zrobisz coś głupiego. Nie, szefie! Nie będę cię już więcej słuchał. Szef i ja zawarliśmy tajny sojusz. Uczył mnie, jak być twardym. Przygotowywał do wyzwań. Będę tęsknił. Chwila! To ty przygotowałeś to pyszne jedzonko i pizzę i serniczek i kanapki! Ziom, nie możesz odejść! No, może zamiast ciebie wykopmy szefa? Sorki, muszę być w porządku. Dla mamusi. To teraz można byłoby powiedzieć, że skoro korzystał z takiej nieuczciwej usługi, to powinien wylecieć. Ale ja powiem, że nie. I wnioskując po wcześniej pokazanym fragmencie, miałbym poparcie innych uczestników. Bo w końcu dzięki niemu mogli zjeść coś normalnego niż jakieś produkty, które na pewno już dawno straciły ważność. A patrząc na charakter DJ-a i na charakter szefa, można wywnioskować, kto miał żołnierz, a kto miał tylko wykonywać polecenia. I z tego powodu mogę stwierdzić, że DJ nie był przypadkowym wyborem szefa. Czy lubię wygrywać? Kurczę, tak! Będę parł do zwycięstwa po trupach, nic mnie nie powstrzyma. Czy mi z tym źle? Wyglądam, jakby było mi źle? O, przepraszam, to nie fair. Te sceny są wyrwane z kontekstu. Pokażcie lepiej... Ten program ma swoje prawa. Tak już jest w telewizji. Sorki, nie da się zrobić. Au! Moje włosy! Dobra, dajcie klip. Ej, przecież się zgodziłem! Charakteryzacja! Potrzebna poprawka! Naprawdę muszę, szefie? Dobra. Czy lubię wygrywać? Kurczę, tak. E, szefie, nie można by pominąć kurczę, bo nie lubię, kiedy... Kolejna jest Lindsay, która krótko mówiąc, sama się wywaliła. Został jeszcze jeden. Ostatni pozłacany Chris wędruje do... Duncana! Lindsay powie dziś papa! Ale Lindsay, Harold i ja wykluczyliśmy Duncana! Pozwól, że ujmę to tak. Doszło do pewnego precedensu. Zawodniczka przypadkowo wyeliminowała samą siebie. Popatrz, kamera nie kłamie. W przeciwieństwie do mnie. Podobało się? Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj z dzwoneczkiem.